Dlatego mieszkam z mamą. Mam chociaż wodę. A ja nie mam i muszę pić. A ja nie mam mamy. Muszę gryźć kran. Tyle wygrać. Kapierdza na język. Ja bym sąsiada poprosił o szklankę wody. I dał szklankę rdzy. Moi sąsiedzi mnie nie lubią, bo zrobiłem głośną imprezę. Oj, oj. O, zresztą ty mnie nie zaprosiłeś. Moi też mnie nie lubią, bo zawsze robiłem i dalej im to robię. Powinni cię lubić. Kiedyś miałem takiego dziadka na dole, to już nie żyje. Już go zabił. Zrobisz mu dobrze. Uważ na zawał, bo mu wbiłem, kurwa, granat. Penisa w oko. Głowę w dupę mu wsadziłem. Dobra, nagrywałem to. 3, 4, 5. Cześć, witajcie, tu znowu Gimper, to jest League of Legends i razem ze mną jest Neymus. Siemango. Oraz Kamruz. Siema wszystkim. Siema ziemniaki. Gramy piątkę rankingową. Gramy tak. Trójkę normalną. Ale dwóch wyszło. Aha. Oj, ale tak. Dwóch wyszło i mapa się przestawiła. Umyliłem się, kurtka. I czym mam zagrać? Nie wiem, zagram AP Varusem. Grać random? Nie. Okay. Ty grasz AP Varusem? Może, nie. Te Juani to jeszcze coś tankowatego chcemy, nie? Ja się zastanawiam. Ojej, Malza jest, mogę? Nie, potrzebujemy coś, co mnie utrzyma nie, przy życiu. Nie zgadzam. Wszystkiego spierdziele! To? No, da radę? Weź Sejuani może, ona jest zajebista. Ja nie umiem. No to chuj. Ja nie umiem Sejuani. To Riven. Dobrze, że wszyscy ją umiem. Wszyscy będą cię fokusować. No weź wiem. Coś tankowatego, Neymus. No dobra. No weź coś tankowatego bardziej. Okay. Ja wezmę Riven. Wszyscy egzausty? Dobra, to ja zignaję ten. Ja egzaust, bo jak ktoś do mnie podejdzie, to muszę mieć coś, co mi uratuje dupę. Łapię. No tak, to rzucę. Będę brał twoje tyły. Misiu. Poczułem się fajnie w tym momencie. Fajne, nie. Zajebiste. Tyle stoi mi. To jest moja nowa kamerka internetowa. Badaba nam się. Kutas Gimpera. To mój nowy kutas Gimpera. Internetowy. I bardzo. Przechodzimy do gry. Tak, akurat biłem. Spoko. Te takich kozaków zgrywamy, a nam wpierdolą. No jo. Naklepią nas. Geodix. Dobra, wezmę Edoran z Blade'a na start, mimo że jestem AP Varusem, żeby mieć lifesteala. Cii! Okej. Okay. Tak będzie. To jest to prawda. Masz ryj jak kartofle, a nie to kusza. Pomylimy mu się osobnicy. No i w ogóle Varus coś tam powiedział, face, coś tam i jestem taki rozbawiony, że zaraz umrę. Co? Jajce. Oho, oho. Kuzia, moja myszka. Jest szalona. Tyle jajców. Co ty rozgminiasz z tym GJ? On za każdym razem jak trafia z dzidy, to pisze mu GJ. Właśnie nie trafia chyba. No właśnie. O to miałem na myśli. Taki jestem dobry. Ej, tylko podejrzewam, że na początku nam trochę wpierdolą. Nie opłaca nam się z nimi. Mi się wydaje, że później też nam trochę wpierdolą. To wtedy się nafidują. Nie. No spokojnie, trzeba zagrać. Ale jak wpierdolą, to się nafidują. Dobrze, Gimper zabij, ja ich bajtę. No trafaliśmy, już było spoko. Ta Ewelinka jest niewidzialna. Ja muszę mieć drugi po prostu. No ona będzie mogła łatwo na gang. Przejmujcie punkt! Dobra, ja skoczę. Tyle wygrać. Gimper mnie karuje. A to jeszcze nie teraz. Jak to nie? To zgarnę apteczkę chociaż. Puszuj, Neymus. A może teraz? Dla mnie luz. W trzeciej minucie się altary robią. Spuszujmy ich, to będziemy mogli im altary zabrać. Dobry plan. Najlepszy. Chodź, Kamruzik też. Nie mogę, ja ją dominuję. O ty, lubisz. Jadę na koniu. Bondagę. Ja myślałem, że to twoje pierdy. Wjechałem świnią. Co? Myślałeś, że Bondagę to moje pierdy? Tak! Fajnie. Właśnie tak poczułem. To wróć na linię i ja wezmę naszą altarkę, dobrze? Wracam. Super. Dwóch SS, co nie? Zaraz ginę. Nie, oni są na dole pod kleją wieżą. Tak ich puszuje, że nie wiedzą, o co chodzi. Bo może wieża się rozpada i pomyślą, że jak skleją, to będzie miała więcej życia. Nie, no weź, bo cię uderzę. Chyba muszę przyjechać do Warszawy. Boże, jak ona w dupę dostaje, nie ogarniam tej F-ki. Każdy lubi co innego? Ale ty... ona jest Ewą, a ty jesteś ranged carry, sorry. A ja jestem Adamem. Nie no, weź! A tak. GJ. Wjechałem w nich, widziałeś? Prawie dobrze było. Wyło? Wyło. Wryło.
Ha, zmieszane healowanie. Tyle ją zabić. Dobrze, nagrywam to wszystko. A ty ją rozklepujesz totalnie tam. A Varus Verdi jest słaby strasznie. Tak? Nie ma dwóch pędzli. Nie ma jednego pędzla. Nie ma... co? No. Są dwa pędzle. Jarvan nie uderza nic. Czy on maksuje Q? My widzowie spamowali, Jarvan dostał nerfa, nie maksuje się już E. Ja nie wiem. Ja też tak słyszałem. Ja się nie maksuję. FKSS i poszła przejąć. Przyszła tutaj. Nie, poszła do nas. Tylko, że ona nic nie zrobi. Dobra, ja się farmię. Ojej, ta Ewa. Ale oni groźni. Dwa pationy i jestem z powrotem. A ja poszedłem tarotę. Oko, zabierz wieżę. No. My jesteśmy zamobili z niemocą, żeby nas złapać. Ale oni chyba idą do mnie, nie? Nie jestem pewien, wiesz? Ja tak, na pewno idą. To teraz my puszujmy. No. Wytyfy woli. A, poszli ratować wieżę. No. Przyjmijmy im altar. No chyba, że się już nie da. Da się? Tu jest woli. Ale on jest nasz dalej chyba. A. Ej, ty z woli, no! Chodźcie w niego. Dol. Wszystkie spele minione, przepraszam. Tower jest smaczniejszy. No, ten altar jest cały czas nasz. Ale oni, to jest taka łatwa wygrana. No. Ale to ja mam mordę jak ziemniak, nie on. Bym powiedział, że nie opłaca się wrzucać, ale po tym jak szło w gwiazdach Lola, to teraz muszę reputację nadrobić. I wrzucać wygrane mecze. A, mówisz o Lidze Frajerów. Liga Frajerów. Tak. Tyle wygrać mówisz? W ogóle Palasajdu Snu Kukiego i zakreble ze znajomych. Wcale już tego nie mówiłeś, musiałeś powiedzieć to na nagraniu. Mówiłem na filmie. No, właśnie o to chodzi. No. Trzeba będzie bardziej poniżyć. Będzie kolejna i drama. Potem zadarłeś ze mną, dlatego ja zniszczę twój kanał. Zniszczę twoją ligę. Dlatego zjem twoją klatę. To śmiało. I przychodzi na klatkę schodową i ją zjada. Myśli, że kozak, bo ma mikrofon, a ja podejdę i wcisnę domofon. Tak rapował. Tak rapował DJ. Ja się chyba nie zgadzam na takie rzeczy. Ja się chyba boję. Puszujmy to. Ja do DJ-a nic nie mam, ale jak on coś odpierdoli, to. Ojej. No. W ogóle mnie rozwalił. Bo on mieszka w małym mieście i dlatego. Tam ludzie są dziwni. No są dziwni. Ty ją zaraz spuszujesz, no właśnie. Smacznego. Okej. Dziękuję bardzo. Ładnie. Brawo! Aż dziw, że dopiero teraz, nie? Zabrałem Ewie First Blooda, Adam nie był pierwszy. Weź. Ja cię muszę zabić. Ale dostaniesz kurwa za te sugery wszystkie. Chociaż w sumie one są nawet śmieszne, ale tylko udaje, że mnie nie śmieszą. A słyszałeś co robi Garen na stacji benzynowej? Tankuje. Oha, oha. Myślałem, że kręci się w kółko. Nie wie co to kółko. I wbija miecz w dystrybutor. Ty się teraz kręcisz w kółko. Nie, moja ręka kręci się w kółko. To moja też, ale nie akurat teraz. Nie masz problemu. Myślałem, że góra dół, a nie w kółko. No wiesz, różne techniki. Świetna technika. Chyba do nas idzie. Czy ci ludzie wiedzą, że w tej grze istnieje coś jak altara, goddammit? Oni nawet nie próbują jej. To jest, wychodzimy może oni z brązu. Może oni robią takie, wiesz, protaktyki, że to jest masz ryj jak kartofle. Że pokazują, że są chujowi, a tak naprawdę nas zmiotą. O, to pokazałem im co to altara przez przypadek. A nie, to tylko wilki. Serio nie... W ogóle. Nie mają czasu. Weź się tą altarę. Co ci ludzie? Mam bekę z czegoś, ale powiem ci już jak nagramy. Dobrze. Ja mam bekę z tego, że robię sobie wilki i oni uznają za ważniejsze. Jestem z tobą, dawaj Marcin. Lecę z Zbyszek. Oni uznają za ważniejsze. Oni uznają za ważniejsze przerwanie mi robienia wilków niż kurwa zabranie altary. To jest taki elohel, naprawdę. No. Po co bufy? To jest ginie. Normalne na trójkach. Po pierwsze tylko Polacy. Po drugie wszyscy grają chujowo. No. Story. To tak jak Bronze 5. No, gorzej. Bronze 5 no. Są dobrzy gracze. Na Bronze 5 tylko widzą... teamy mają beznadziejne, nie potrafią wykariować przez to. Tak. No, nie jest ich wina, że oni nie mogą wygrać. Nie ich wina, że nie widzą co to altary, nie ma tutoriala do trójki. Ha, ha, ha. Tyle wygrać. Dobra, ja się zrekaluję, bo mam 1700 golda. Jestem świnią i skaczę przez ściany. Cieszę się razem z tobą. Ja bardziej. Stefka właśnie zginęła. No. Enemy rampage. O, jednak nie. Ej, pomyliłeś się z czasem. Czy ten Camrus właśnie nie ucieka? Zabiłem. Uciekam. No wiem.
Nie wiesz, co to zabijać. W ogóle 9 minuta, 2-0 dopiero. Oni mają nowe rymy. 18 las hit. Zrymowałem coś? Kurde, nawet nie poczułem. Posłuchaj, przesłuchaj. Poczujesz, jak kusza przyjedzie. Ale co? To co chyba sobie Bąka puścił i nie wie, o co chodzi sam. Ty. Kusza to Bąka zabił, a nie puścił. Okej, okay, spoko. Pamiętam. Ale zajeb mu, nie, bo on mi odda. Był fight. I taki Bąk, ja chcę walczyć. No, kusza, uciekaj, nie, ja chcę walczyć. To stare czasy. No. Stare, dobre czasy, teraz jakaś Liga Frajerów na YouTube. Ale kurze, czemu tam zostałeś? No bo mnie wkurwił! Nie to co Liga Frajerów. No, oni nie wkurwiają. Albo Argen coś mówił, zamknij mordę! Zamknij ryj! O, tyle z Fary. Argen też ma to. Chodź, Kamrus. Kamrus nie umie chodzić. Oni dalej nie wiedzą, co to Altara, ale... Nie no kurwa, czemu oni tego nie przyjmują? Bo nie wiedzą, co to jest. Nie wiem, ja poszły dalej. Nie wiem, czy to wrzucać, bo to jest taki żal. Nie, ale w sumie była pompa. Ale jest... Ej, zabijają. Nie. Jest pompa Makurskiego. No, nagrajmy to. Idziemy na imię. Tam, nagrywaj jak umiera. Kręć z niego bekę. Ha, 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 ha. Mówiłeś, że tak prosto, a teraz zginąłeś. Jebane szmaty. Nie doceniasz przeciwnika. Dokładnie, i przegrasz. Przez to przegrasz, przez niedocenianie, tak? Myślisz, że jesteś taki dobry, bo oni nie wiedzą, co to jest Altara, tak? Tak sobie myślę. Żal, mam wyłączony czat na Alu, a chciałem popołować. Taki... Zabijmy ich Imperium Multi. Spoko. W ogóle świetna metoda, żeby się nie stresować czy coś. Wyłączasz czat na Alu. Dlaczego? Bo nie widzisz tego, co przeciwnicy piszą. Masz lepszy nastrój. Yeah, kurwa, triple. Pójdzie zaraz fama na miasto, że ty jesteś dobry w LoL'a. Jestem dobry Riven, a nie w LoL'a. Nie mam przeciwników chujowych. Ja zrobiłem tripla, ciebie zabili. Nie myśl sobie. No, pozostaniesz kurwa. Mordę, bowie. Yeah. Zabrałem im wystarczająco dużo życia, żebyś mógł zrobić tripla, szmato. Nie, mieli prawie full. Po jaki szalony! Jaki wariat. Gdyby mieli full, to by cię zabili. Tak nie. Mnie zrobił. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak, my wygramy. Nie. Tak. Nie. Tak razy 15. Nie razy... 2 razy 15. Czuję, nie razy... 0. Ha, wygrałem. Bo masz 0. Nie, bo nie to 0, a tak to jest dalej 15 i wygrałem. No to nie... A twoje 0 się zredukowało do ten. Ale oni nie, już przegraliśmy, Altar wzięli. No to nie do nieskończoności. Dobra, ciekawe, czy pewnie znowu 3 do mnie wylecą. Przegraliśmy już. No. Kamrus przegrał. A, patrzcie, Kaciota. Umierasz razy 2. Ale oni są słabi, żal to wrzucać. Głupi flet. Znowu mi nie pomogliście. Nie ma na... Ja pierdolę. Tak. Spoko, mam już Brutalizera. Nikt nie kupuje wardów na tej mapie. To jest jadę. Zerowy map awareness. Tak. Ale nie, już się wardów nie opłaca kupować, bo one nie mają damage'a jak kiedyś. No. A w ogóle nigdy się nie opłacało, bo nie mają damage'a. Tu jest Evelyn jeszcze. To była świnia głupia, widziałem. Nie, to była Evelyn. Świnia głupia to jesteś ty, a raczej siedzisz na niej. Chodź, zabijemy tego Walibera. To jest dzik. Stańmy na altarze i czekajmy, aż się odblokuje. To jest na pewno dobra taktyka. Ja myślę, że tu nie przyjdą. I tak się zbudowało i przez 50 minut się nie odblokowuje. On się odblokowuje bardzo powoli chyba. Nie. Tu widać przecież, zaraz się odblokuje. Ej, wiem co będzie, ja puszuję topa, wy czekacie na nich, ich zabijecie, ja bo... Wiedzą, że my tu jesteśmy, nie widzą nas, to nie ma oczu nad nami. Skurwysyny, pułapka idealna. No. Będą się bali przyjść na pewno, jak tu stoimy. No patrz, widzisz, nie ma nikogo. Oni czekają dookoła i mówią, haha, najebiemy i... A to nie, się zdziwią, bo wejdą, a tu nikogo nie będzie, bo się zrekapujemy. Tak, bo już zniknę. Najlepsza gra ever. Najwspanialsza. No ale serio. Ej, gdzie oni są? Boją się nas. Nie, oni no. Właśnie ten... Widziałeś? Nie to no, była kurwa. Taktyka z LCS-a. Na LCS-ach tak robią. No do tak, nie wygrywa. Przychodzą po altari. Bo oni mnie gankują, pomocy! To się nagrywa, bo idę już. Umierasz. O, stary. Jak tak będziesz mi dawał, to ja nie wiem, czy my sobie pogramy. Kurde, przerzucił. Ale zatrzymali. Zobaczcie, Kimper jest słaby w LoL'a. No jestem.
Znowu mi nie pomogliście. Tylko jedno. Znowu mi nie pomogliście. Znowu umarłeś. Zemrzyłeś. Kurde. Być takim komruzem. No, to przykre. Ja to bym się zabił. Z takim teamem. No. Z takim teamem. Ej. Co ale od teamu 3D? To się odczep. Barchlaku. Potrzebuję jeszcze... Ej, zabijmy go! 1700 gala, przeczekam. A ja chcę go wydymać. Ale on już jest wydymany, jest biały. Ja chcę więcej dymać. Ło! Klepiemy ją. Zajebiesz? Oko? Ha! Specjalnie pokazałem na siebie kamerę, żeby nie było widać... Pozabij tower. Masz czuć się taki słaby. Nie no kurwa! Ja jebie! Ale rozwaliłeś tower i nie zrobił mi damage'a. No to oha. Dobrze. To czy tower przerwał atak na ciebie wcześniej? Nie znasz się, ty nie grasz w LoL'a. Naucz się grać w tą grę może, Kamrus, a potem ucz kogoś. Okay. Później się odzywaj. Kup lepiej Warda, a nie. Kup właśnie. Nie, bo team mi nie pomaga, grać jest. Patrzcie, sami. Nagrywajcie, to świnia połamie nogi. Co? Patrz. Raciczki. Jak to możliwe, że ona z góry zeszła tu? I się nie przewróciła. A to cheaterka. A to świnia. Totalna. Ja jej powiem zaraz coś do słuchu. Dobra, chuj, kupię to. I tak, bekon. To nowy program Krzysztofa Gonciarza. Bekon. Tak go nazwał. Naprawdę? No, jest beznadziejny. Domyślam się. Bo on patrzcie, robi śmieszne tylko za ptaj beczkę, nic innego. Patrzcie, jaki zabijamy. Jeźdamy w nich! No, ten Volibear się... Kurde, przeskoczył. Ale bieda. No, ale nie pomogłeś. Nemus, chodź do mnie. Tyle zabić, zabijaj. Aha. Dobrze, fokus Gimpera, a ma mniej HP. Jesteś beznadziejny, Gimper. Patrz jak zabij. Widzisz, znowu mu nie pomogłeś. Nie. Jak ja nie bardzo nie pomagam mojemu... Ja cię karuję, a ty w chuj. A ja w chuja lecę. No. Dewka mi uciekła, szmata głupia. Chyba już sobie nie ponagrywamy razem, coś czuję, nie? No, też mi się wydaje, że... Jak ty tak będziesz robił... Przepraszam, ej, no, poniosło mnie. Bardzo, tu się nie dogadamy w tej kwestii, nie? Już cię no, nie wpiszę no, w tagi no. Na YouTube. Twoją starą mam. O ja, czemu? Właśnie jej w domu nie ma, się zastanawiam. Na czole? Co masz na czole, co masz na czole? Twoją starą mam. Rok, kurwa, wygrywający internet. Nie spodziewałem się, że to zobaczę... w moim bardzo krótkim życiu kiedykolwiek. A wiesz, że ty naprawdę nie żyjesz, nie? Wiem. Ty myślisz, że żyjesz, a naprawdę a nie tak wiesz... A tak naprawdę to nie mam konta na YouTubie nawet. No nie masz. Tylko się oszukuję. Ty nie wiesz, co to konto na YouTube. Tak naprawdę nie wiem, tylko mi się wydaje, że wiem. Tak. I coś mi się wydaje, że umierasz. Spoko, spoko. Świnia mi pomogła, dziękuję. Aha, zabijam. Spoko, spoko, lubię w czoku. Aha, zabijam. Enemy killing spree. Aha! I pyk. No i dobra, puszujcie dół, ja puszuję topa. Kończymy, AIDS. Ty nie wiesz co to top. Prześlimnicy mają teraz AIDS. No a my mamy HIFA. To inne rzeczy są. Dostali po dupie i mają AIDS. Tu się zgadza. Lepiej dostać po dupie niż mieć 4 śmierci w takim meczu, nie Kamrus? Tu się nie pomagał. I joystick mi się zacinał. Nie śmiej mi, bo ja gram na Joyu w LoL'a. To już tylko przez ten krzyżak w Xboxowym padzie. O nie, o nie! Żartowałem, szmato. Aha, umierasz! No żal. No. Wszystko nakręciłem ja. Jeszcze 2 śmierci i będę tak kiepski jak Kamrus. To zróbmy to, da się zrobić. Co to jest nawet trzymałeś? Mam więcej farmy od ciebie. Farmy, całego. Trudno. Jestem lepszy. Kogo to obchodzi? Mam więcej golda. Nie, masz małego, to się nie liczy. O, Overlord's Bloodmail mogę zrobić. Wygląda całkiem fajnie. Patrzcie, ona się tak boi świni, że haha ucieka. Haha, XD. Świnia ją goni i bije. Nie bij mnie, nie opłaca się. Czy to jest tradycyjny skin do Sejuani? Czy... Tak jest. Właśnie tak poznałem, że jest taki bardzo tradycyjny niż ten zwykły. Taki no. Tradycyjniejszy i właśnie tak... Zdecydowanie tradycja wypływa z tego skina hektolitrem jednym. Widać się z dupy.
No, taki tradycyjny, a nie taki, taki no. normalny. Jak tu jej cieknie tradycyjność. Twoją starą mam. To są soki tradycyjności. Tak, zgadzam się w 102%, bo... A ja nawet 102,5. A ja myślę, że zgadzam się równie mocno jak legendarna rosyjska wódka 120%. Tak, napiłbym się. Umarłbyś. On i tak już nie żyje, to co to za kwestia. Ostatnio widziałem rosyjską cytrynówkę, która smakowała jak wódka. Która widziała, wszystko co robiłem. Kiedy fapowałem, mrugała do mnie i się czułem nieswojo. Co? Rosyjska wszystko może spierdolić. Nie rozumiem, no. to wszystko zjebał całą opowieść o rosyjskiej cytrynówce 40%. Miało w ogóle inaczej brzmieć, nawet się domyślam. No, to miała być historia o czymś innym, ale wszystko zepsuć. Musiałem to skwasić z racji tego, że to o cytrynówce. To miała być historia o dwóch homoseksualistach, a ty wszystko popsułeś. Kurde, no i znowu użył tego ulta i znowu mi team nie pomaga. Znowu mi team nie pomaga. Chodzę sam, znowu mi team. Przestańcie chodzić solo! Za to, że jesteś taki suchar, to cię zabili. No, za popsucie mi opowieści o cytrynówce. Uciekaj, Gimper. Lol. Takie tam. Pomóc ci? Command Bubble. Baru z podapetem jest postać, która może chodzić. Wjeżdżamy, Gimper. Wjechał. Powinieneś ich zabić, Neymus. Jakby odpalił wół, to może. Niestety. Nie. Ale jesteś szmata. Lub jak tak do mnie mówisz. Ale żal tego wrzucać. Kamrus 5 śmierci. Aha. Bo ty mi nie pomaga. Z widzowie zobaczą, jaki brak gameplayu jest w waszej stronie. Ale tak szczerze, jak nie zaczniesz zaraz z nami łazić, to my to jeszcze przegramy. Musicie chodzić ze mną, a nie ja z wami. Ja jestem Kerry. Macie mnie bronić. Kurwa, gunwo. Nie, jestem gówno. Gunwo. Fajnie, zawsze chciałem być gównem. A ty nie chciałeś? Nie. Jak ja można nie chcieć być gunwem? To jest najsmaczniejsza rzecz na świecie. Ale ty jesteś gunwem. No, gunwem ja też. Ja mogę być gunwem, ty jesteś gunwem. Zróbmy tego barona tańczącego. Tańczę. Okay. A nie ma stila. Baron na lodzie. Tak z bani wjechać. Baron tańczy na mapie na 3x3. A, on znowu umrze. Co? Wow! Ale napierdalasz. No sorry, ale mam już itemy. Nie przepraszaj. Przepraszam was, ale no już mam itemy, no nie chciałem ich mieć. No kurde, wybaczcie. Kurde. Ale ten Vilemo dziubie. Ale patrz, co z nim robię, wstawiam go do lodu. I śmiesznie tak no wygląda. Robisz mu loda? Nie zrobię ci loda. Dlaczego? Ja mogę zrobić. Małego. Okay. Co tam mam za 60 stacków jego? Ale zrób mi na nodze. Korozion. Gwiazdy tańczą na nodze. Tak. Dobra, mamy buffa od Vilemava, będzie spoko. W ogóle tu ile jest mobów, idę to zabić. Może byście przyszli, bo mnie zaraz gankują. Płacę się. To może nie wychodź tam sam. To może pomóżcie mi, a nie chodzicie solo. A nie, mój team mi nie pomaga. Masz za krótkie włosy. No a to się już nagrywa, jak umierasz. Co? Ja też nagrywam, o. Nagrywam. Czemu on mi zwalną złapanie przerzucił? Bo zobaczył moją głowę. Idę do was. Możemy ich rozjebać. Ale ja chciałem BRB. A ja chciałem... No ja się cofam. Nie no, chodźcie. Nie opłaca się. Mam na Rabadona. Ciebie się nie opłaca. Już miał za krótki odcinek. Nie opłaca się wtedy później... Ja tu nie ma Rabadona! No, no shit. Jest ten kapelutek śmieszny z... Ciśnij w nich! Ja kupiłem dużą pałę. Bo masz małą. A, niepotrzebnie. A to ścisk. Chodź do mnie, Gimper, zabić. Do chodź, mnie to ci pomogę. Chodźcie tu, szmaty. Przyjdź altara, idą po barona. Wracaj tu. A tak naprawdę barona nie ma w tej grze. Jarvan ucieka. Kurwa. Wjeżdżamy dalej. To ja puszczaj bota. Musisz kogoś, ale ulti zmarnowałem. W ogóle żal, nie pomagacie mi puszować bota. No. A, Neymus, potrzebujemy 60 sekund przerwy. Dobra. Doszedłeś. Już będę mnie, muszę mieć ulti. Czekam. Ja tak. O, stary. Obawiam się, że tego nie przeżyjemy. Piję walinkę. No bo mi nie pomagacie. Przyjdziesz tu, Kamruzik, proszę. Nie mogę, puszuję. Naprawdę? I tak bym nie zdążył. No dobra, no to my tu zginęliśmy. Zabierz inhibitor chociaż. No nie ma z problemu.
Napiszcie im GJ, bo to się opłaca. Dobra, okej. Okay. Ewenika podejdzie i zginie. Idź teraz od góry. W sumie wszyscy by podeszli, gdyby zginęli. Poczekaj chwileczkę. Tylko ich musisz dobrze skajtować. Co? Dobra, nawet nie trzeba kajtować. Nice. Zrób tripla. No ma tripla. No ma tripla już. Nice. Co to było? Podeszła, odeszła i... Zakręciła się i... Nie wiem, ja to skończę. No ale ja bardzo ładnie pachnę, jak gówno. Chcesz skończyć? Jak gunwo? Jak gówno. On jest gunwem. A, nie skończyłeś gunwo. No, bo jednak jestem mlekiem. Gówno. O czym ty mówisz? O deserze lodowym. Czekaj, Marcin, bo ja już biegnę. Dam radę tam być. Rozpieprzam. Czekaj, bo jeszcze za krótko odcinek trwa, no. Idę przejąć altar, bo powalczmy się trochę z nimi. Powalmy się trochę z nimi. W dupę. Okej. Okay. Trzy razy. Kamerze się dobrze poczuje, bo w końcu z niego jest gówno. Pa, jak biegnie, pa, jak biegnie. Pa. Beka z was. Beka z typa. No, beka z typów, ostro. Gnije z was, kurwa. Uciekajcie, bo zginiecie. Nie, musimy uciekać, Neymus, szybko. No nie! No kurwa! Tyle wygrałeś. Dobra. Bardzo ci dobrze, masz za niepomaganie teamowi. Thanks. Dobra, to dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Razem ze mną był Neymus. Cześć. I Kobyła Bro. Kobyla Bro, to jest najlepszy nick na świecie. Do zobaczenia, pa. Pa.